150 osób. Właśnie tyle, zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu, młoda para może zaprosić na swoje wesele. Co jeśli planowali wesele na przykład na 200 gości? Przed nimi poważny problem do rozwiązania. Pomoże im tutaj mój dzisiejszy gość. O ślubnym z savoir-vivre w czasie pandemii porozmawiam z dr Ireną Kamińską-Radomską. Pani doktor, od 6 czerwca mogą odbywać się wesela do 150 osób. Jak spośród całej listy gości wytypować 150 osób, które finalnie chcemy zaprosić, jakim kluczem się kierować? 150 osób to już nie tylko najbliższa rodzina, ale i dalsza. Również znajomych można już zaprosić. I teraz ważne jest, żeby nie zapraszać jeszcze w tym czasie tych osób, które są najbardziej zagrożone, które są w niebezpieczeństwie zarażenia się. I domyślam się, że takie osoby doskonale to zrozumieją, jeżeli poprosimy, przeprosimy, nawet nie poprosimy, żeby nie przychodziły, no bo to brzmi strasznie, ale jeżeli przeprosimy, zapytamy, porozmawiamy i jeżeli okażemy raczej troskę wobec nich, no to myślę, że problemu nie będzie. Nawiązała tutaj Pani, jak przypuszczam, do osób starszych oraz takich, które są o słabym zdrowiu, czyli tak naprawdę są w grupie większego ryzyka. Właśnie chciałam zapytać o to, czy właśnie młode pary nie powinny w jakiś delikatny sposób no właśnie powiadomić przede wszystkim tych starszych osób o tym, że przyjście na taką uroczystość może być dla nich ryzykowne tak naprawdę. Tutaj ważna jest forma, czyli trzeba by zapytać, czy te osoby chciałyby, prawda, czyli dając wolną rękę i oczekując jednak tej odmowy ze strony tych osób. Tutaj trzeba myśleć przede wszystkim o tym, że to para młoda musi być szczęśliwa i tutaj nie ma czegoś takiego jak obrażanie się, prawda? A czemu mnie nie zaprosili, jeżeli tutaj Malinowscy jednak się pojawią, prawda? A przecież my więcej z nimi współpracowaliśmy albo więcej przebywaliśmy. Jak oni mnie potrzebowali, no to ja byłam zawsze. No właśnie, i to jest to. Ja się obawiam, że to obrażanie jednak niestety wystąpi. Jak w takim razie poinformować te osoby, które nie załapały się do tej złotej 150, o tym, że no niestety nie mogą przybyć na uroczystość, na którą już wcześniej jednak zostali zaproszeni. Ważne jest to, żebyśmy przekazali podczas tej rozmowy swoje uczucia, dobre uczucia w stosunku do tej osoby, której odmawiamy. Trzeba powiedzieć, że no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby pani nie było na moim weselu. Tak się z panią cudownie rozmawia. No ten czas jest naprawdę boski, ale proszę zrozumieć mnie. W związku z tym, że są takie ograniczenia, chciałam panią bardzo przeprosić no niestety nie będziemy mogli pani zaprosić. Czyli musimy też liczyć na duże zrozumienie ze strony gości, bo jednak no, ta sytuacja jest absolutnie nietypowa, dotyka nas wszystkich i myślę, że tak naprawdę goście powinni też pomyśleć, w jak trudnej sytuacji staje ta młoda para, selekcjonując tak naprawdę tych gości. To jest duży kłopot i jeszcze takie obrażenie się w momencie przyjmowania, no gdzieś tam odmowy tego zaproszenia, dodatkowo będzie utrudniało chyba tę całą sytuację młodej parze. To będzie dla nich podwójnie nieprzyjemne. Trzeba pamiętać, że to jest najważniejsze wydarzenie, miejmy nadzieję, że jedyne w życiu, prawda, dla państwa młodych. I o nich się troszczmy, pomyślmy, żeby oni byli zadowoleni. Mimo że jest taki trudny ten czas teraz, to nie utrudniajmy wtedy, kiedy jednak państwo młodzi muszą dokonać jakiejś selekcji i przeprosić niektórych gości. No, forma jest ważna, ale też z drugiej strony, ze strony tych osób, którym się odmawia, też jest ważne to, żeby te osoby zachowały się z klasą. Jeżeli ktoś mi odmawia, ja mówię, oczywiście Pani Izo, przecież ja rozumiem, a proszę się w ogóle nie martwić, ja się będę cieszyć Waszym szczęściem.
I to jest właśnie to, co powinni usłyszeć ci, którzy nam odmawiają. Natomiast bywa różnie. Wiele osób się obraża właśnie. Obrażają się podobne osoby te, tak psycholodzy twierdzą, które nie mają poczucia własnej wartości. Czyli trzeba pomyśleć, jak to zrobić, żeby jednak nie było tutaj żadnego uszczerbku. Ale no, nie powinni się obrażać. Jest taka sytuacja, kiedy mogłaby się obrazić jakaś osoba, czy para, czy rodzina, której się odmawia, czy w ogóle nie zaprasza. To jest wtedy, kiedy ta osoba, która dzwoni, żeby odmówić, kłamie. No niestety nie będzie wesela, tylko będzie cichy ślub i potem wychodzi na jaw. No to jest już powód do obrazy. I jedyny w sumie. Z tego wynika, że młode pary powinny wykazać się dyplomacją, ale też szczerością, a goście zrozumieniem. Tak jest. Natomiast niektórzy powiedzą, dyplomacja to niekoniecznie szczerość. Ja jednak jestem innego zdania, bo można dyplomatycznie i szczerze sobie wyjaśnić najróżniejsze i nawet najtrudniejsze sprawy. A co w sytuacji, kiedy to gość chce podziękować za zaproszenie, ale jednocześnie odmówić przybycia, bo po prostu boi się uczestniczyć w weselu w czasie pandemii? Kulturalnie, z taktem, przeprosić przede wszystkim i bardzo ważna rzecz, wcześnie. Nie za późno, jeżeli tylko wiedzą, że jednak to wesele się odbędzie w terminie, to jak tylko zdecydują się nie przybyć, to powinni od razu poinformować państwa młodych o tym, że nie przybędą, przeprosić, podać przyczynę. I tą przyczyną jest oczywiście pandemia, ale można nawet tak osobiście podać tę przyczynę. A jak pani doktor składać życzenia? W Polsce to jest jednak bardzo popularne, że po wyjściu z kościoła młoda para odbiera życzenia od wszystkich gości, którzy pojawiają się w kościele. Często w kościele jest więcej osób nawet niż na weselu. No i wiadomo, życzenia to są całusy, gratulacje, uściski dłoni, często przytulanie. No ale teraz nie jest to możliwe. Zupełnie trzeba pominąć składanie życzeń, czy składać je w jakiś określony sposób? Oczywiście życzenie jak najbardziej, ale z pominięciem tych całusków, tych przytuleń, tego uścisku dłoni panu młodemu, prawda? Bo raczej no, z panem młodym inaczej, prawda? Tak. Rozmawia się, są inne te formy, inaczej z panią młodą. Także no, niestety tego kontaktu nie będzie. Pomyślmy, że ten nasz kontakt może spowodować zachorowanie. Jeżeli będziemy cały czas mieli to na uwadze i będziemy ostrożni, no to będziemy trzymać ten dystans, także nie będzie buziaczków, misiaczków, tylko bardzo szczere życzenia. I nawet jeżeli mamy maseczki, to uważam, że widoczny jest uśmiech. To jest w oczach. Oczywiście, bo jeżeli ktoś się szczerze uśmiecha, jeżeli ktoś ma szczere intencje, to po prostu widać już we wzroku, że jest ta druga strona uradowana, także myślę, że nie będzie kłopotu. Jeszcze przyszło mi do głowy takie jedno pytanie, ponieważ na początku, tuż po ślubie, kiedy jest ten moment na życzenia, to faktycznie jeszcze wszyscy może będą trzymać się tych zaleceń, obostrzeń i zrezygnują z tych momentów takiego wymiany tych wszystkich przytuleń i tak dalej. Natomiast później, podczas zabawy, no te hamulce mogą puścić. Ale jeżeli pośród gości będzie taka osoba, która będzie kontrolować sytuację, to jak ma w delikatny sposób powiedzieć o tym osobie, która zaczyna przekraczać ten dystans, który powinien być zachowany? Tak, przede wszystkim miło, nie na zasadzie takiej, że będziemy ostro przestrzegać gości, żeby absolutnie nie podchodź do mnie, prawda? Przecież to nie o to chodzi.
chodzi. Aha. Chyba, że ktoś to zrobi z przymrużeniem oka, na wesoło. Tak. Ale tak, i właśnie to są najlepsze metody, bo wiadomo, że chcielibyśmy, ale po prostu nie możemy. Także to jest cała filozofia, ale oczywiście każdy człowiek jest inny. Także po prostu czasami trzeba cioci powiedzieć, oj ciociu, tak mi miło byłoby tak bliziutko, prawda, ale niestety, no naprawdę nie myślę o sobie, tylko o cioci. Mhm. Prawda? I pokazać, że myślę o tej drugiej osobie. Gorzej z tańcami, no prawda? Właśnie. No bo jak tu zatańczyć? Ja myślę, że trzeba wrócić do rękawiczek. Jakie to było piękne i eleganckie, prawda? Kiedyś, prawda? A tak jeszcze sobie myślę o weselach. Największy problem jest wtedy, kiedy ktoś nadużyje alkoholu. Bo wtedy żadna kultura, racjonalne argumenty przestają mieć znaczenie. No niestety. Właśnie. I to jest rzeczywiście taki problem. Warto o tym pomyśleć, żeby był ktoś taki, kto będzie jednak pilnował. Przyzwoitka to, na weselu? Tak, tylko że to ma być taka przyzwoitka zamaskowana, prawda? Nikt nie będzie wiedział, że ona się przygląda, będzie to robiła w taki sposób elegancki. Niby zaproszony gość, ale jednak będzie wyłapywać takie sytuacje, kiedy ktoś się już pod wpływem alkoholu klei, prawda? Tego nie może być. Pani doktor, bardzo dziękuję za te wszystkie porady. Mam nadzieję, że młode pary, które teraz są w tej trudnej sytuacji, z nich skorzystają, ale jednocześnie mam taką nadzieję, że już nigdy te porady się żadnej parze w przyszłości nie przydadzą. Oczywiście, mam nadzieję, że pomogłyśmy. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!